W Strefie Gazy cały czas niespokojnie telefoniczną rozmowę z premierem Izraela przeprowadził prezydent Francji. Izraelskie wojska działania zbrojne prowadzą w kilku obszarach Strefy Gazy. Zabijamy tam wielu terrorystów i niszczymy infrastrukturę terrorystyczną. Izraelskie samoloty wczoraj w środkowej Gazie przeprowadziły trzy naloty. Wśród cywilów znów są ranni, znów są ofiary śmiertelne. Telefonicznie z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu rozmawiał prezydent Francji. Prezydent Francji wyraził swoje najgłębsze zaniepokojenie bardzo dużą liczbą ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej oraz wyjątkowo trudną sytuacją humanitarną, w obliczu której znajduje się ludność cywilna Gazy. Przekazał w komunikacie Pałac Elizejski. Emmanuel Macron po raz kolejny wezwał premiera Izraela do działań na rzecz trwałego zawieszenia broni w gazie. Zapowiedział też, że Francja przy współpracy z Jordanią w nadchodzących dniach na terytoriach Palestyny zamierza przeprowadzić akcje humanitarne tymczasem wczoraj libańska organizacja terrorystyczna Hezbollah przyznała się do wystrzelenia w stronę północnego Izraela serii rakiet. Minister obrony Izraela ostrzega: Jeśli świat i rząd libański nie podejmą działań, aby zapobiec ostrzałowi północnych mieszkańców Izraela i oddalić Hezbollah od granicy, zrobią to siły obronne Izraela. Hezbollah w komunikacie poinformował o 30 rakietach. Według lokalnych władz było ich co najmniej 11. Cztery spadły na miasto w północnej części Izraela. Zniszczyły domy i infrastrukturę. Trzy przechwyciła żelazna kopuła. Pozostałe miały spaść na niezamieszkane tereny.